Ziemia. Niezwykła planeta, która nigdy nie odpoczywa. Lądy zderzają się. Wulkany wybuchają. Lodowce rosną i topnieją. Potężne siły wciąż działają, pozostawiając wiele geologicznych zagadek. Jedną z nich jest Mount Everest, najwyższa góra Ziemi. Żeby wyjaśnić jej sekrety, podjęto śmiałą wyprawę na jej szczyt po próbki skał. Odkryto tam stare skamieliny, ukryte kryształy, ekstremalną pogodę i ogromne struktury. To ważna część niezwykłej opowieści o tym, jak powstała Ziemia. Mount Everest. Himalaje ciągną się w Azji na długości 2,5 tysiąca kilometrów. Znajduje się tu 10 z 14 ziemskich ośmiotysięczników. Jeden góruje nad wszystkimi. Everest. Ma 8850 metrów wysokości i jest najwyższą górą świata. Chcąc ustalić, jak ten gigant powstał, geolodzy pobrali próbki skał ze szczytu. Niewielu podjęłoby się tak niebezpiecznej misji. Kenton Cool jest sławnym brytyjskim himalaistą. To on zgodził się wspiąć po próbki na szczyt Everestu. Pobrał je z trzech różnych miejsc. Ze szczytu i z dwóch punktów leżących niżej. W ten sposób geolodzy dostali bezcenny materiał do badań. Kenton rozbił swój obóz główny na wysokości 5200 metrów nad poziomem morza. Właśnie wybieram sprzęt, który zabiorę do obozu numer 2, bliżej szczytu. Mam tu specjalne torby, do których włożę próbki skał. W ciągu następnych 5 dni Kenton miał pokonać 3600 metrów w górę. 8 razy więcej niż wysokość Empire State Building. Wspinał się wzdłuż lodowca Khumbu, porytego szczelinami głębokimi na setki metrów. To była niebezpieczna droga. Lód jest tutaj w ciągłym ruchu i w każdej chwili może się zapaść. Dalej było jeszcze trudniej. Kenton był już na wysokości 6400 metrów. Zbocze Everestu pokrywa tu wieczny lód. Prędkość wiatru dochodzi do 150 km na godzinę. Temperatura spada do minus 40 stopni. Po 4 dniach Kenton dotarł do obozu leżącego na wysokości niemal 8000 metrów i widział stąd sąsiedni ośmiotysięcznik – Lhotse. Jestem na South Col, w najwyżej położonym obozie na świecie. Na wysokości 7950 metrów nie da się żyć. Kenton opuścił obóz o 3 nad ranem i ruszył w górę, żeby o świcie dotrzeć na szczyt. Jest ciemno, środek nocy. Jednak o tej porze dnia pogoda jest najlepsza. Średnio tylko przez 12 dni w roku warunki pogodowe pozwalają na wejście na szczyt. Kenton korzysta z okazji. Rozpoczyna szturm na szczyt. To prawdziwa strefa śmierci. Potrzebny jest tlen, bo na tej wysokości powietrze jest 3 razy rzadsze niż na poziomie morza. Co 10. osoba wchodząca na Everest ginie, najczęściej na tym końcowym odcinku.
ale Kenton szczęśliwie dociera na szczyt. 8850 metrów, najwyżej na świecie. Tak wygląda widok z najwyższego punktu na Ziemi. Dla zwykłych wspinaczy szczyt jest głównym celem. Ale misja Kentona dopiero się zaczyna. Tuż pod szczytem znajduje wystającą skałę. Pierwszą próbką jest szary wapień, miękki i łatwy do odłupania. Oto skała leżąca najwyżej na świecie. Pora pobrać dwie następne próbki. Kenton schodzi trochę niżej. Poniżej szczytu skały wyglądają inaczej. Wspinacze nazywają je żółtym pasem ze względu na ich barwę. To istotnie całkiem inne skały. Są znacznie twardsze. To marmur. Pobrałem właśnie próbkę z żółtego pasa. Odłupanie kawałka w tym miejscu nie było łatwe, zwłaszcza że zaczął padać śnieg. Potrzebna była jeszcze jedna próbka. Kenton rozpoczął długie zejście do miejsca, w którym mógł ją pobrać. To Western Kum, wielka, U-kształtna dolina wyryta przez lodowiec Kumbu, rzekę lodu spływającą ze szczytu w dół od miliona lat. Lodowiec zdarł tu górną warstwę skał, odkrywając fundament Everestu. Ostatnia próbka będzie pochodzić z tej charakterystycznej białej skały – granitu. Jestem w Western Kum na wysokości 5000 metrów. Stoję właśnie u stóp wielkiej granitowej ściany. W tej białej skale jest wiele kryształów. Jest skrajnie twarda i wyraźnie różni się od wapienia ze szczytu oraz marmuru. Wziąłem próbkę granitu. Trzy cenne próbki zebrane przez Kentona bezpiecznie trafiają na Uniwersytet Oksfordzki w ręce wybitnego eksperta od Everestu, Mike'a Serla. To jedna z najważniejszych skał, jakie miałem okazję badać. Dla geologów jest cenniejsza od złota. Pochodzi z niezwykłego miejsca, ze szczytu Everestu. Tę wziąłeś z żółtego pasa, a tę najniżej, z warstwy granitu. Niemal pełen obraz Everestu. Właśnie. Te trzy próbki reprezentują skały, z których góra jest zbudowana. Wierz mi, cały twój trud wejścia na szczyt opłacił się. Pora przyjrzeć się próbkom bliżej. Z wapienia ze szczytu odcięto plasterek. Jest tak cienki, że przechodzi przez niego światło. Zbadam teraz wycinek wapienia pobranego na szczycie Everestu. Próbka z najwyżej położonej skały na świecie ujawnia swoje sekrety. Wygląda interesująco. Mamy tu przekrój przez łodygę liliowca, czyli szkarłupnia. Datowanie z kamieniny daje wynik 400 milionów lat. Szczątki liliowca są dowodem, że skały tworzące szczyt Everestu powstały w środowisku morskim.
Nie ma wątpliwości, że skała ta pochodzi z morza. A przecież wziąłem ją ze szczytu największej góry na Ziemi, Everestu. Zdumiewające. Rodzi się pytanie. Jak skała z dna morza trafiła na szczyt Everestu? Misja pobrania skalnych próbek z Everestu przyniosła dwie ważne informacje. Góra jest zbudowana z trzech różnych typów skał. Próbka ze szczytu zawiera szczątki morskich stworzeń, czyli kiedyś leżała na dnie morza. Chcąc ustalić, jak dno morskie stało się szczytem najwyższej góry świata, geolodzy muszą zajrzeć w przeszłość sprzed milionów lat. W czasy, gdy nie było jeszcze Himalajów. Czterysta milionów lat temu Himalaje jeszcze nie istniały. Skamieniały liliowiec znaleziony na szczycie Everestu to dowód, że zamiast wielkich gór była tu kiedyś woda. Chcąc ustalić, czy było to płytkie morze czy ocean, geolog Mike Searle wybrał się w Himalaje. Badania rozpoczął nad rzeką Garkola. Spływa ona z wysokich gór, niosąc intrygujący materiał. To, co właśnie trzymam w ręce, może wygląda niepozornie. Ot, zwykły rzeczny kamień. Ale tak naprawdę to ważny dowód tego, jak Himalaje powstały. Gdy go rozbiłem, okazało się, że w środku znajduje się wspaniała skamieniałość zwierzęcia, które nazywamy amonitem. Amonity to dziś wymarła grupa głowonogów, żyjących kiedyś w bogatym ekosystemie w głębi oceanu. Wielkie głowonogi żyły w oceanie, który przed milionami lat rozdzielał Indię i Azję. Ta skamielina mówi nam, że oba lądy leżały daleko od siebie. Skoro takie skamieniałości leżą dziś na szczycie Everestu, to znaczy, że jakieś potężne siły wypiętrzyły dno oceanu wysoko w górę. Ustalenie tego, jak to się stało, zabrało geologom ponad 100 lat. Pierwszy dowód zdobyli w zaskakującym miejscu – na Antarktydzie. W roku 1910 sławny polarnik Robert Scott podjął fatalną wyprawę na biegun południowy. W drodze powrotnej z bieguna Scott i pięciu jego towarzyszy umarli. Przy ich ciałach odkryto starannie zabezpieczone i opisane skamieliny. Były to fragmenty dawnej paproci z rodzaju Glossopteris. Dziś znajdują się w centrum badań British Antarctic Survey. Glossopteris była paprocią nasienną, pospolitą w karbonie. Na podstawie skamielin korzeni, liści i pni, paleontolodzy ustalili, że była drzewem. Prehistoryczne drzewo znaleziono także w Indiach, Południowej Ameryce, Afryce, na Madagaskarze i w Australii. Jak jeden gatunek rośliny mógł rosnąć na różnych kontynentach rozdzielonych oceanami? Glossopteris to bardzo ważna roślina. Jej nasiona nie mogły się rozprzestrzeniać wraz z wiatrem czy ptakami poprzez oceany. Skoro nasiona Glossopteris nie mogły pokonywać oceanów, wniosek może być tylko jeden. 250 milionów lat temu wszystkie kontynenty były połączone. Tworzyły wtedy jeden superkontynent, Gondwanę. T
Tylko tak Glossopteris mógł rosnąć w tak różnych miejscach. Z czasem siły tektoniczne rozerwały Gondwanę na mniejsze lądy. 80 milionów lat temu oderwały się Indie. Podążyły na północ i zderzyły się z Azją. Żeby mieć pełen obraz zdarzeń, geolodzy musieli ustalić datę kolizji. Raz jeszcze przyjrzeli się morskim skamielinom. Z kilku źródeł wiemy, kiedy doszło do zderzenia Indii z Azją. Najważniejszym są szczątki kopalnych zwierząt morskich, żyjących w strefie kolizji. Datowanie ich daje precyzyjny wynik. 50,5 miliona lat. 80 milionów lat temu Indie oderwały się od Gondwany. 50,5 miliona lat temu uderzyły w Azję. Przebyły 60 tysięcy kilometrów w 30 milionów lat. W skali geologicznej bardzo szybko. Płyta tektoniczna Indii wędrowała na północ przez Ocean Indyjski z ogromną prędkością, blisko 30 cm rocznie. Tak duża prędkość oznaczała też wielki impet zderzenia i w efekcie tak niezwykłe wypiętrzenie Himalajów. Geolodzy udowodnili, że kiedyś Indie i Azja były rozdzielone. Amonity wskazały, że między Indiami i Azją leżał głęboki ocean. Skamieliny paproci Glossopteris świadczą, że Indie były częścią superkontynentu Gondwany. Teraz należało odkryć, jak kolizja kontynentów wytworzyła największe góry świata. Ślady pierwszego etapu tego procesu są dziś widoczne w Himalajach, zwłaszcza jeśli szuka się ich z powietrza. Centralne Himalaje są niemal niedostępne dla ludzi. Tworzą prawdziwy górski ocean. Setki szczytów mają ponad 7 tysięcy metrów. Zwykły śmiertelnik nie może się w tym terenie poruszać. W procesach geologicznych o ogromnej skali powstały wyraźne formacje, na przykład fałdy skalne, widoczne na stokach gór. Fałdy skalne, które widzimy tutaj na zboczach Daulagiri i Tukucze, powstały w pierwszej fazie wypiętrzania Himalajów. Tuż po tym, jak Indie wpadły na Azję i ich północny skraj zaczął się giąć i fałdować. Gdy patrzymy na to z góry, widzimy, że te fałdy wyglądają niesamowicie. Zderzenie Indii z Azją było bardzo gwałtowne. Potworne naprężenia pofałdowały dno oceanu leżące pomiędzy nimi. Ale fałdowanie to tylko początek historii. Samo nie mogło stworzyć tak wielkich gór. Searle szuka dalszych dowodów. Dlatego widoku warto to było przyjechać. Przez 5 dni przedzieraliśmy się przez gęstą dżunglę, zalewani deszczami, aż w końcu dotarliśmy do Himalajów. Kocham te góry. Spójrzcie tylko na te piękne szczyty. Searle wskazuje intrygującą wielką bruzdę na zboczu jednej z gór. To ślad drugiego dramatycznego etapu powstawania Himalajów. Oto rysunek tego, co widzimy przed nami. Wielka Daulagiri tutaj i wielkie fałdy na szczycie Tukucze po prawej. Wspaniale, widać tu ogromny uskok u podnóża Daulagiri, zakończony na dole doliną rzeki Kali Gandaki.
river valley at the bottom. Uskok jest pęknięciem biegnącym poprzez góry. Pierwszy etap tworzenia się Himalajów polegał na fałdowaniu skał. Z czasem skały nie mogły się już bardziej sfałdować, więc zaczęły się skręcać, aż w końcu wypiętrzać wzdłuż uskoków. To właśnie widzimy w całych Himalajach. Skały są sfałdowane i przesunięte. Skały fałdują się tylko do pewnego stopnia. Później zaczynają pękać i powstają uskoki. W efekcie jedne skały zostają wypiętrzone na drugie. Uskoki przemieszczają skały różnych typów. Te potężne uskoki, które stworzyły centralne Himalaje z Everestem, wypchnęły wapień ponad marmur. To właśnie pokazały próbki zebrane przez Kentona na Everestie. Szczytowy wapień leży nad marmurem z żółtego pasa. To dowód, że wierzchołek góry powstał wskutek fałdowania i wypiętrzania przez uskok. Jednak to wciąż nie wszystko. Powstanie góry rozmiarów Everestu wymagało działania jeszcze innego czynnika. Ślady tego, co się stało, znaleziono w rzece Galemdi Kola. Tą rzeką spływają ogromne ilości zerodowanych szczątków z Himalajów na północy i podczas wielkich powodzi trafiają na równiny Indii na południu. W tym miejscu można więc zebrać cenne próbki skał, które tworzą wielkie góry. Detektywi dobrze wiedzą, jak wiele można się dowiedzieć, badając odpadki. Dotyczy to też odpadków z Himalajów. Tej właśnie skały szukałem. Piękny przykład gnejsu kianitowego. Zawiera niebieskie kryształy kianitu o budowie płytkowej. Kianit to kamień ozdobny. Wiele nam mówi o tym, jak te skały powstały. To bardzo specyficzny minerał. Te skały przeobraziły się 50 km w głębi ziemi, gdzie panują wielkie ciśnienie i wielka temperatura. Po kolizji część skał nie wypiętrzała się, tylko została zepchnięta do płynnego płaszcza ziemi, gdzie uległa przemianie. Tak powstały kryształy kianitu. Kolejny kamień z rzeki daje dalsze informacje o procesach w głębi ziemi. Ta biała skała to granit himalajski. To on tworzy główną część brył szczytów, podobnie jak sam fundament gór. Obecność tych białych prążków wskazuje, że skały zostały stopione w wysokiej temperaturze, zanim powstały z nich zręby Himalajów. Skały zostały wepchnięte głęboko pod powierzchnię, tam, gdzie panuje temperatura rzędu 2200 stopni Celsjusza, a więc stopiły się. Płynny materiał mógł się przemieszczać. Wyobraźmy sobie wielki przenośnik taśmowy, który przez miliony lat niósł skały płyty indyjskiej w głąb ziemi, gdzie pod wpływem wielkiego ciśnienia i temperatury się topiły, po czym powstawał z nich granit, bez przerwy wypychany ku powierzchni. Niezwykły system sprawnie działał przez 20 milionów lat. Gdy Indie parły ku północy, strumień płynnej skały był wypychany zgodnie z zasadami hydrauliki ku górze, gdzie stygł i tworzył granitowe zręby Himalajów. Zestalony granit pływa po powierzchni półpłynnych skał, więc zawsze jest wypychany ku górze.
tworzy łańcuchy górskie takie jak Sierra Nevada z Doliną Yosemite. Himalaje są inne. Granit spływał niemal poziomo z miejsca powstawania w południowej części Wyżyny Tybetańskiej i tworzył wielkie himalajskie szczyty. System ten działa do dziś, co sprawia, że Himalaje wciąż rosną. Góry osiągnęły swoje wyjątkowo duże rozmiary dzięki zachodzącym pod nimi niezwykłym procesom. Kenton Kul znalazł na Ewereście bardzo grubą warstwę granitu, świadczącą, że był on stale wypychany na powierzchnię. Geolodzy badający zagadkę powstania Everestu odkryli fałdy i uskoki, ślady z pierwszej fazy tworzenia się gór oraz prążkowany granit. Dowód, że powstał on z płynnej skały stopionej w wielkiej temperaturze i stale był wypychany na powierzchnię. Jednak w Himalajach toczy się geologiczna wojna między czynnikami, które mogą zmienić wysokość Everestu. Milionów lat temu w miejscu Himalajów leżał wielki ocean. 50 milionów lat temu dno oceanu zostało wypchnięte do góry, gdy Indie zderzyły się z Azją. Od tej pory siły tektoniczne budowały największe góry świata. Jaka czeka je przyszłość? Czy Everest będzie wciąż rósł, czy też przeciwnie, ulegnie zniszczeniu? John Galecka bada, czy proces, który zbudował Himalaje, wciąż trwa. W odległych miejscach Indii i Nepalu rozmieścił stacje GPS, które powinny dać mu odpowiedź. Dojechałem najdalej jak mogłem. Teraz czeka mnie 3-godzinna wspinaczka. Stacje GPS współpracują z satelitami systemu, monitorując ruchy gruntu. Sieć pracuje bez przerwy od 5 lat. W każdej sekundzie, każdego dnia, każdego miesiąca i roku zapisywane jest położenie wskaźnika, co pozwala określić, czy i jak teren się przesuwa i z jaką prędkością, a nawet jak ta prędkość się zmienia. Dane z GPS świadczą, że Indie wciąż wędrują na północ w tempie 5 cm rocznie. 50 milionów lat po pierwszym zderzeniu wciąż wsuwają się pod Azję. To sprawia, że Everest ciągle rośnie. Są jednak ponure konsekwencje tego procesu. Trzęsienia ziemi. Himalaje w Nepalu są miejscem, w którym płyta indyjska napiera na Azję i w efekcie wpycha się pod płytę euroazjatycką. Niestety płyty trą o siebie, więc przez setki lat naprężenia w nich rosną i co jakiś czas dochodzi do wielkich wstrząsów tektonicznych. W ostatnich 100 latach w Himalajach było 15 dużych trzęsień ziemi. 8 października 2005 roku wstrząsy dotknęły Pakistan. Pomiary Johna Galecka wskazują, że zbliżają się kolejne i że Katmandu, stolica Nepalu, jest zagrożona.
Gdy Ziemia się zatrzęsie, i nie jest to kwestia czy, tylko kiedy, ludzie w Katmandu przeżyją horror. Część domów runie. Na pewno dojdzie do osuwisk ziemi wszędzie w górach. Kraj zostanie poważnie zniszczony. W samym Nepalu żyje 28 milionów ludzi, a w regionie Himalajów 50 milionów. Ci ludzie mocno ucierpią. Destrukcyjne trzęsienia ziemi to skutek dużej aktywności tektonicznej. To jeszcze jeden dowód, że Everest wciąż się wypiętrza. Działa tu też jednak inny ważny czynnik. Erozja. Trwa tu ciągła naturalna rywalizacja między wypiętrzaniem się Himalajów, a ich niszczeniem wskutek erozji. Erozja w Himalajach jest bardzo silna. Wyjaśnienie znajdziemy w miejscu leżącym 500 km na wschód od Everestu. Cherrapunji. To najwilgotniejsze miejsce na Ziemi. Rocznie spada tu 11 metrów deszczu. To 14 razy więcej niż w Manchesterze. Przyczyną tych wielkich opadów są monsuny. Monsuny tworzą w Indiach niezwykły mechanizm pogodowy. Istotną rolę odgrywają w nim Himalaje i Wyżyna Tybetańska, najwyższy na świecie region wysokogórski. Latem nad Indiami tworzą się niże, a nad oceanem wyże, zasysające mnóstwo wilgoci. Chmury deszczowe wędrują na północ. Gdy zatrzymują je potężne góry, cała ta woda spada na ziemię w postaci ulewnych opadów. Najwięcej na południowych stokach Himalajów. Latem, w porze monsunów, poziom wody w rzekach podnosi się nawet o 10 metrów podczas burz. Miejsce, w którym stoję, znika pod wodą. Co roku 1000 km sześciennych wody, 30 razy więcej niż w jeziorze Mead przy Tamie Hoovera, spływa z gór. Woda ta zasila wielkie azjatyckie rzeki. Ganges, Indus, Irrawaddy, Yangtze. Himalaje to gigantyczna wieża ciśnień Azji, dająca wodę 1/5 ziemskiej populacji. Na same góry woda ta wywiera dramatyczny wpływ. Rwące rzeki wycinają kaniony. Wyżej tworzą się lodowce i spływają mocno, ryjąc zbocza. Te wszystkie siły stale niszczą Himalaje. Ponieważ system monsunowy jest potężny, zdaniem geologów Himalaje ulegną erozji szybciej niż jakiekolwiek inne góry na Ziemi. W roku 2004 rozpoczęto pomiary szybkości niszczenia gór, korzystając z nowej techniki obserwacji wysokoenergetycznych cząstek z kosmosu. Ziemię bez przerwy bombardują promienie kosmiczne z odległych rejonów galaktyki. Uderzając w skały, cząstki wywołują w nich mikrozmiany chemiczne. Z drugiej strony erozyjne działanie rzek i lodowców odkrywa coraz to nowe warstwy skał. Im dłużej cząstki biją w jakieś miejsce, tym większe są tam zmiany. Więc mierząc ich wielkość, możemy ocenić tempo ścinania skał.
Metoda wymaga jednak bardzo precyzyjnych narzędzi pomiarowych. Zmiany w skale są skrajnie małe. To tak, jakby rozpuścić w basenie olimpijskim szczyptę soli i próbować zmierzyć zmianę jej stężenia w wodzie. Po latach badań Louis Owen wyznaczył maksymalną szybkość erozji. Prawie 3 cm rocznie, 6 razy szybciej niż w górach skalistych. Szybciej niż gdziekolwiek na Ziemi. Wszystkie góry ulegają erozji. Wypiętrzają je procesy tektoniczne, po czym erozja je niszczy. Alpy, góry skaliste, Andy. Erozja działa wszędzie, ale w Himalajach jest szczególnie wielka. Decydujący wpływ na to mają letnie monsuny. Wojna między siłami wypiętrzającymi góry a erozją trwa. Rodzi się pytanie, co zwycięży? Czy Everest urośnie, czy zmaleje? W roku 1999 geolodzy postanowili znaleźć odpowiedź. Umieścili stację GPS blisko szczytu. Po 2 latach pomiarów ustalili, że Everest jednak rośnie. O prawie 6,5 mm rocznie. Najwyższa góra świata staje się więc jeszcze wyższa. Badania zmian w Himalajach przyniosły następujące rezultaty. Pomiary GPS wskazują, że góry wciąż rosną. Promienie kosmiczne ujawniają, że erozja biegnie tu najszybciej na Ziemi. Geolodzy mogą dziś przewidzieć przyszłość Himalajów. Góry będą coraz wyższe, ale to nie wszystko. Ostatnie badania, wspierane najnowszą techniką, wskazują, że z czasem góry osiągną tak wielkie rozmiary, że zmienią historię Ziemi, ściągając na nią wielki mróz. Everest istnieje od 50 milionów lat. Dziś Himalaje to największe i najwyższe góry świata, a w dodatku wciąż rosną. Wszystko tu jest ekstremalne. Najgłębsze doliny o pionowych, 6-kilometrowych ścianach. Najwyższe płaskowyże i przełęcze. Setki wielkich szczytów, wiele jeszcze nienazwanych. Procesy tektoniczne zmieniły cały region. Od dna głębokiego oceanu po potężne góry. Powstał tu też niezwykły system monsunów, dający wodę 1/5 mieszkańców Ziemi. Dla geologa Himalaje i Tybet to fascynujący region. Niezwykle aktywne i dynamiczne środowisko naturalne, a do tego kwestie klimatyczne. Uczeni badający Himalaje niedawno odkryli coś niezwykłego. Dalsze wypiętrzanie się gór będzie miało duży wpływ na ziemski klimat. Odkrycia dokonano przypadkowo, podczas badania zjawiska zwanego wietrzeniem chemicznym. Wiemy, że dwutlenek węgla zawarty w atmosferze wywołuje tak zwane kwaśne deszcze. Taki deszcz łatwo wgryza się w skały, lecz jednocześnie dwutlenek węgla zostaje w nich uwięziony. Interakcje skał i atmosfery obniżają zawartość dwutlenku węgla w powietrzu. To efekt przeciwny do słynnego efektu cieplarnianego. Jeśli zawartość dwutlenku węgla w atmosferze spadnie, czeka nas globalne ochłodzenie. Im więcej w atmosferze dwutlenku węgla, tym wyższa jest średnia temperatura na Ziemi. Jeśli będzie go mniej, temperatura spadnie.
Ostatnio uczeni odkryli dramatyczną zbieżność. Szybkie wypiętrzanie Himalajów w ostatnich 20 milionach lat wpłynęło na globalne ochłodzenie, którego efektem były epoki lodowe. Sytuacja jest jasna. Jeśli Himalaje będą coraz wyższe, coraz skuteczniej będą ściągać dwutlenek węgla z atmosfery. Wypiętrzanie się Himalajów i Tybetu prowadzące do zmniejszania stężenia dwutlenku węgla w powietrzu było jednym z głównych czynników wywołujących na Ziemi epoki lodowe przez ostatnie 2,5 miliona lat. Ochłodzenie globalne sprawiło, że niemal przez cały ten czas Ziemia była skuta lodem. Epoki lodowe dramatycznie wpłynęły na ziemskie życie. Geolodzy są pewni, że Himalaje nadal będą znacząco wpływać na naszą planetę, bo góry te ciągle rosną. Indie wciąż prą na północ, więc procesy budujące góry nadal będą trwały. W następnych 10 milionach lat kolejny pas lądu, szeroki na 500 km, trafi w głąb Ziemi, więc góry będą coraz większe. Geolodzy wciąż mają tu co robić. Każdy geolog marzący o nowych odkryciach znajdzie tu coś dla siebie. Badania Everestu i całych Himalajów trwają, więc nowe odkrycia są chyba tylko kwestią czasu. Jak dotąd geolodzy odkryli wiele ważnych rzeczy. Amonity świadczą, że kiedyś Indie i Azję przedzielał ocean i że 50,5 miliona lat temu oba lądy zderzyły się. Fałdy i skoki mówią nam o pierwszym etapie formowania gór. Granit wskazuje, że wskutek ciągłego dopływu budulca z głębi Ziemi góry osiągnęły tak wielkie rozmiary. Pomiary GPS wskazują, że Himalaje to najbardziej aktywne góry na Ziemi i że Everest wciąż rośnie. Dziś jest największą górą na Ziemi. Może za miliony lat jakaś inna góra podejmie z nim rywalizację. To wszystko pokazuje, że Ziemia nigdy nie odpoczywa.